Jesteśmy na terenie Muzeum Zamku w Łańcucie, wspaniałej rezydencji pałacowej, która była kiedyś domem dla dwóch rodzin, rodziny Lubomirskich i Potockich. Projekt, który w obecnej chwili realizujemy, to jest projekt poświęcony i związany z Centrum Edukacji i Tradycji Jana Potockiego. Zależy nam, aby pokazać zasady etykiety dworskiej, aby pokazać wspaniałość i bogactwo strojów, tkanin XVIII wieku. Wydaje mi się, że to, co jest najciekawsze, to to, że po 200 latach w tej sali odtwarzamy menu tak naprawdę z czasów z tamtej epoki, z czasów Izabeli Lubomirskiej. Bogactwo stołu, wspaniałość nakryć, naczyń i ta etykieta dworska ma tak naprawdę pokazać tamtą epokę, ma przybliżyć widzowi ten świat. To jest hołd dla Izabeli Lubomirskiej, dla tego wspaniałego domu i poprzez dzisiejszą nowoczesną technologię, poprzez możliwości technologiczne, jak również wspaniałe zespoły, które w tym biorą udział, a więc Cracovia Danza, Towarzystwo Stanisławowskie, Villa Intrata, wspaniałych kucharzy. Odtworzymy to na zasadzie takiej i w taki sposób, jak wyglądało to przed 200 laty. XVIII wiek, czyli w Polsce już króluje kuchnia francuska, jej wpływy, to jak podawano, jak jedzono i co jedzono. Natomiast cały czas, ten koniec XVII wieku i te przepisy kulinarne, które wpłynęły na XVIII wiek, również są obecne. Mamy jesiotra z warzywami okopowymi, są raki w limoniach i w cukrze. Mamy bigosek z ryb pieczonych. Są oczywiście mięsa. Jest alla putrina, zapiekana w formie pasztetu angielskiego z przepięknymi ozdobami liści, liść klonu, liść miłożąby dwukłapowego. Jest gęś. No i oczywiście desery. Mleko gdańskie, arkas, biszkokty migdałowe, czyli zmielone migdały z pianą z białek i z przyprawami korzennymi. Jest kolorowo, jest lekko, dużo orzechów, dużo cukru. Takie czasy ludzie kochali cukier, był towarem dość luksusowym, czyli wety, frukty w cukrze i figury cukrowe. Oczywiście rekonstrukcja kulinarna to jest zupełnie inna galaktyka od dzisiejszego gotowania. Trzeba dbać o szczegóły, trzeba zwracać uwagę na wiele rzeczy. Chyba najbardziej interesującą rzeczą w tym, co robimy, jest to, że mamy do czynienia już z zapomnianym duchem, z zapomnianą wrażliwością. To jest kompletnie inny świat, który próbujemy przywrócić do życia. No a naszym golem, celem jest to, żeby zwłaszcza najmłodsze pokolenie z uśmiechem na twarzy, z zainteresowaniem popatrzyło na to, co robimy, bo robimy to dla nich. Pracujemy w zupełnie innych miejscach, a tutaj nagle przyszło nam być w środowisku, które jest niesamowicie wrażliwe. Jesteśmy na zamku, gdzie normalnie po tych podłogach chodzi się w filcowych kapciach, a my tutaj działamy z ciężkim sprzętem, statywami, więc trzeba naprawdę uważać. Samo dostanie się na zamek. Uwaga, do zamku przejeżdża się przez mały mostek, a niektóre auta nasze techniczne miały ważyć nawet 11 ton. Łącznie na planie przewinęło się około 70 osób plus pracownicy muzeum, więc właściwie dobiliśmy prawie do setki. Całe zaplecze techniczne, kamery, światło, dyżurni planu, technika, gripowcy, całe zaplecze, które supportuje nas od strony socjalnej, catering, garderoby, charakteryzacja, wspaniałe dziewczyny, które przygotowują fryzury, make-upy XVIII-wieczne i są dwie ekipy, niesamowite ekipy, czyli grupa rekonstrukcyjna Towarzystwo Stanisławowskie. Ludzie, którzy po prostu są absolutnie zawieszeni w XVIII wieku, ale w pozytywnym znaczeniu, wiedzą na ten temat wszystko i są naszymi aktorami tutaj na planie, wspaniale odtwarzają tamten czas. Balet dworski Cracovia Danza
profesjonaliści pod dyrekcją pani Romany Aniel, która przygotowała dla nas wspaniałe autorskie choreografie i dzięki temu możemy odtworzyć to, jak życie w tym zamku wyglądało właśnie w XVIII wieku. Specjalnie dla tej wystawy stworzyliśmy wiele klasycznych elementów związanych z przygotowywaniem wystaw historycznych. Stworzyliśmy szkice ilustrujące elementy już nieistniejące, widoki Łańcuta sprzed wielu wieków, które właściwie nie były możliwe do odtworzenia w inny sposób. I te klasyczne elementy łączymy również z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi. Przykładowo w przestrzeni oranżerii, gdzie stosujemy elementy klasycznej scenografii teatralnej, łączymy je z multimedialnymi projekcjami na ścianach, ilustrującymi cztery pory roku. Jest to równocześnie włożenie tych rozwiązań multimedialnych w przestrzeń, która naturalnie odwołuje się do historii otaczającej natury. Liczymy na to, że tego rodzaju rozwiązania w opowieści spowodują, że zwiedzający docenią zarówno nowego ducha i powiew nowoczesności przy użytych środkach, ale tak naprawdę dotkną tego, co jest najcenniejsze, czyli prawdziwej historii miejsca i jej mieszkańców. Pojawił się pomysł, żeby opowiedzieć o kuchni i ją pokazać, nie tylko prezentując funkcję naczyń, nie tylko pokazując ich jakość, ale również sposób, w jaki były używane. Udało się znaleźć kuchnię z podobnego okresu historycznego, to znaczy z przełomu XIX i XX wieku, na zamku w Frydland w Czechach i nagrywamy sceny pokazujące, jak wyglądał dzień w kuchni od początków przygotowania potraw. Pokazujemy postacie kucharzy, kuchmistrzów, pracowników kuchni. Pokazujemy przygotowanie śniadania i oczywiście głównych posiłków. Ale nie pozostawiamy naszych odbiorców bez wiedzy o tym, jak wyglądało funkcjonowanie pracowników kuchni i ich wzajemne zależności. Projekt tego jakiego czasu. Przenieśliśmy się produkcyjnie w kilka epok. Jesteśmy, mam nadzieję, w stanie przybliżyć widzom zwiedzającym nową wystawę na zamku, jak wyglądało życie od kuchni, jak również w czasie uczty, a także balu. Mam nadzieję, że czas, który uchwyciliśmy, zaczaruje również zwiedzających nową wystawę w Łańcucie.